Panie Januszu, może najpierw opowie Pan, kto jest kim na tym zdjęciu? Jest obraz Jana Chrzana z Mierzch. Tylko tyle w tym razie mogę powiedzieć. Obraz ma 40 lat, wisił mnie w domu. Ostatnio była renowacja jego 10 lat temu, także tak wyglądał. Po 10 lat jestem niezdejmowany ze ściany, pierwszy raz 10 dni. Obraz Jana Chrzana, a były też obrazy, jeśli dobrze pamiętam, Starowińskiego, Hasiora, no więc te nazwiska teraz robią niesamowite wrażenie. A na zdjęciu pana Leszka, kto jest? Pan z obrazem i kto z jeńcem? Jak pan tam... Jest Kazio Pawlik, który wygrał ten bieg. Obok mnie z jeńcem idzie jego żona, a z tyłu tam głowa koło Kazio Pawlika, głowa mojej żony. Tak to wygląda. Jeszcze wracając do tych obrazów. Ja wybierałem dlatego ten obraz, bo chciałem wybrać, co widać jest na tym obrazie. Bo wszystko były jakieś kreski, rysunki, różne, że nie było nic widać, a się okazało, że teraz te obrazy są bardzo ważne. Panie Januszu, tutaj wspominaliśmy z panem Leszkiem to obuwie, które pan Leszek Fidusiewicz fotografował na początku trasy w trakcie i tuż przed tą maratońską ścianą, około 35 kilometra. W czym pan biegł w tamtych zawodach i w czym w ogóle biegało się w tamtym okresie? Ja pamiętam tylko w pierwszym biegu, jaki ja biegłem, wynik 2:20:45 sekund w Dębnie, Mszy Polski. To były zwykłe buty zamszowe kupione w sklepie na wysokiej mikrogumie i wysokim obcasie. I w takich butach pierwszy mój bieg biegał. A później parę biegów, zanim dostałem się do kadry, to się biegałem. Trzeba mieć było dobrego szewca, który piłował kolce, bo nie były wykręcane, tylko były metalowe. Parę warstw gumy się na to naklejało i się biegało w takich butach. Marek, tak chciałbym Cię teraz podpytać troszeczkę, bo skoro mamy pana Janusza Wąsowskiego, trenera m.in. Reda Szegumo, o elitę 40. PZU Maratonu Warszawskiego. Ona będzie podobnie jak i ta konferencja. Nietypowa. A dlaczego ta konferencja jest nietypowa? No, konferencja jest nietypowa, bo zazwyczaj rozmawialiśmy o przebiegu trasy, o wynikach, o życiówkach, o trudnych momentach, o podbiegach, zbiegach, różnych fragmentach, zamkniętych ulicach, a dzisiaj rzeczywiście zafundowaliśmy sobie taką piękną podróż przez sport, dobroczynność, kulturę i sztukę. Pytanie było o czołówkę. Zdecydowanie. Tak, to jest trochę pytanie w gruncie rzeczy nawiązujące do pytania o różne niespodzianki. Więc może teraz będę mógł się odnieść do dwóch nazw. Sięgając do tradycji, zastanawialiśmy się, jakie elementy przywołać z przyszłości. I tak sobie pomyśleliśmy w pewnym momencie, że może warto byłoby w tym nawale wyścigów o jak najlepsze wyniki, o zorganizowanie takiej grupy, którą prowadzi czterech zająców do 35 kilometra, żeby jak najbardziej wyżyłować czas na mecie, żeby zrobić coś dokładnie odwrotnego i zrobić taki bieg w tym roku, jak to było właśnie na początku biegania maratonów, kiedy były tylko nagrody. I bez zająca. I nie było zająców. Co więcej, nikt nie dostawał żadnych pieniędzy za start, tylko startowali ci, co przyjeżdżali. No i właśnie taki będzie w tym roku ten bieg. Bieg bez startowego dla nikogo, bez zwrotu kosztów podróży i tylko z listą nagród, które finansowych oczywiście, które są do wygrania. Więc ja oczywiście wiem, kto jest zainteresowany startem. Mam potwierdzenie zawodników, ale tak naprawdę nie chciałbym wymieniać żadnego nazwiska, ponieważ ja nie mam żadnym zawodnikiem w tym roku ani zawodniczką kontraktu, tak jak to było do tej pory. No i to jest taka, wiem, że niepełna, ale odpowiedź na to pytanie. Panie Januszu, ja chciałem zapytać, jak zdrowie Jareda Szegumo, bo od startu w Berlinie w Mistrzostwach Europy chyba nie jest najlepiej. Czy może jest troszkę lepiej? No już jest lepiej. Jared się nabawił bardzo poważnym, ciężkiej wręcz kontuzji, gdzie po przyjeździe z Etiopii, jak chwileczkę powiem od początku, i zaczęło go boleć pośladek. USG wykazał lekarze, wszyscy stwierdzili, że nic. Nie jest, pojechał się do Berlina, troszeczkę zaszczyt przeciwbólowy. Na 19 km musiał zejść. Rezon, już go przywieźliśmy dalej wózkiem, wszędzie na lotnisku, wszędzie. Rezonans z Warszawy wykonany w Karolinie stwierdził, że w odcinku kręgosłupa lędźwiowego S1, S2 ma szczelinowe złamanie. Także w tej chwili poddany jest leczeniu, poważnemu, mocnemu leczeniu. Już jest dobrze, już może chodzić. W poniedziałek jedziemy znowu na rezonans. I to będzie połowa jego zabiegów, leczenia. Myślę, że od 1 grudnia będzie mógł podjąć truchtanie.
Panie Januszu, tak nawiązując do tego obuwia, o którym wspominaliśmy na samym początku, czy gdyby teraz Janusz Wąsowski, albo wtedy, kwiecie wieku i formy przede wszystkim, miał dostępne do wszystkie nowinki techniczne i te buty, w których można przebierać teraz do upadłego, czy obiegałby Jareda Szegumo? No, wynik 2.12, 2.10 to był osiągalny na pewno, zwłaszcza, że biegu, który wygrałem w Segedzie na 2.19, gdzie się bałem uciekać od zawodników, pomyślałem, że za szybko biegnę, to jakbym miał te wszystkie nowinki, odżywianie, te wspomagania, różne cuda nie widzę, a naszym wspomaganiu jedynie był kotlet schabowy i olej słonecznikowy, więcej niż lub jakieś witaminy C i woda, to na pewno było osiągalne, zwłaszcza, że mój rekord życiowy na 20 km jest godzina i 50 sekund. To można było to zrobić. Zdecydowanie. Marku, kogo z tych poprzednich edycji, zwycięzców bądź osób, które były na podium, spotkał na 40 PZU Maratonie Warszawskim? Chcieliśmy dotrzeć do wszystkich zwycięzców naszej imprezy sprzed lat, co oczywiście się nie udało, bo kontakty do niektórych osób są zupełnie, no, praktycznie nie do wydobycia. Zaangażowaliśmy ich kolegów z minionych lat, którzy też startowali w naszej imprezie, ale ten sukces był połowiczny. Natomiast nie zmienia to w niczym faktu, że udało nam się skontaktować z bardzo wieloma osobami, udało nam się zdobyć potwierdzenie i oficjalnie zaprosić na imprezę w tym roku te osoby, które widzimy tutaj na wyświetlaczu w tej chwili. Więc mogą sobie Państwo zobaczyć, że ta lista jest bardzo ciekawa, bo mamy wśród tych zawodników zarówno zwycięzców bardzo świeżych, aktualny zwycięzca to przecież Błażej Brzeziński, mamy byłych rekordzistów Polski, mamy wspomnianego Jareda Szegumo, ale mamy też osoby, które wygrywały maraton warszawski, czy jeszcze w zasadzie maraton pokoju dawno, dawno, dawno temu, tak dawno, że może one same już o tym nie pamiętały i myśmy dopiero im przypomnieli. Może to być. Jest zwycięzca 10 edycji Paweł Tarasiuk, który spotyka się z nami co roku na mecie, bo jest sędzią mety na naszej imprezie, zresztą nie tylko na naszej. Jest świetny dydaktyk, trener, autor książek, jest Jerzy Skarżyński, który zresztą wczoraj przysłał mi swoją najnowszą książkę, świetnie napisaną. No i nie muszę wymieniać, tak, bo Państwo widzą te nazwiska. Mam nadzieję, że jeszcze jacyś byli zwycięzcy do nas się odezwą. Inna sprawa, że nie wszyscy już żyją, bo to też takie sytuacje. Były rekordzista polski Jerzy Gross, czy Artur Ociepa, który zginął w szczęśliwym wypadku samochodowym. Ligarski, który był w pierwszym biegu trzeci, też już nie żyje. Tak, no, ale to mówimy akurat o zwycięstwach w tej chwili. Natomiast tak, no oczywiście. Więc to będą goście specjalni tej imprezy i chcielibyśmy, żeby kontakt z nimi był czymś takim, co wielu uczestnikom, dziennikarzom również zapadnie w pamięci. Bardzo dziękujemy panu Januszowi. Wielkie brawa.